Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Obiecałem wam w poprzednim odcinku z Destiny, że tym razem udamy się na Marsa. No ale ja lubię kończyć, kurczę, wszystkie rzeczy, które zacząłem. Tutaj zostaje jeszcze jedna misja i później jeszcze jedna tutaj. Dosłownie tutaj, dokładnie teraz mam kursor, swoje kółeczko. Ale obietnica obietnicą, Mars. Niech będzie. Tylko który najpierw? Cerberus V3? Czy Exclusion Zone? No kurczę, no tutaj wręcz pulsuje ta misja, więc weźmy tą. Zresztą w nagrodach jest Sparrow Upgrade. Kurde, oczywiście, że tak. Ale na normalu? Na hardzie! A jak żeby inaczej? Jedziemy z tym koksem, kochani. Ale kurczę, czy statku nie warto było jednak zmienić? Choć nie, to tylko wartości estetyczne, tylko wygląd się różni. Same osiągi pojazdu są takie same i tak będzie mi służył do podróży międzygwiezdnych, tak czy tak. No ale w sumie... kit, dobra, nie, zostawmy ten. Ale już nie mogę się doczekać powierzchni Marsa, jak ta planeta będzie się prezentowała tak właściwie. Kurczę, uwielbiam ten motyw muzyczny. The Barrens, Meridian Bay, Mars. Gate to the Black Garden near the lost city of Freehold. It's been buried in the sand since the collapse. Now the Cabal occupy the area and most of Mars. No one gets through their exclusion zone. Moment, czyżby kolejna rasa kosmitów? Kabale? Niczym zawodnik z Mortal Kombat po raz pierwszy pojawił się w Mortal Kombat 3. Taki gościu, który ma hookblady, czyli powiedzmy hakomiecze. Nie, dobra, to chyba zła nazwa akurat, złe tłumaczenie. No dobra, jak to Mars? Great. The gate to the Black Garden is mine. Na dzień dobry. Restricted, respawn, okej. Okay. If you want your sparrow, we're going to have to break into one of their bunkers and disable the system. Aha, dobra, czyli najpierw muszę zadziałać z pewnym komputerkiem, żeby odblokować swojego Sparrowa tutaj. No dobra, powierzchnia Marsa. No kurczę, na czerwoną planetę to piach nie jest zbyt czerwony. Ej, nie wierzę, widzicie to? Widzicie to? No przecież on ślady zostawia. No dobra, kit, że znikają, nie? Ale ej! Mega! W ogóle jak ja wcześniej mogłem zauważyć, że on... w ten sposób... O kurde, ej! Pięknie, naprawdę super. Ale okej, okay, w takim wypadku... Ej, dobra, ale moment, jeszcze jedna sprawa. A weźmy Sunsingera znowu. Póki nie będzie zbyt trudno, ale coś mi się wydaje, że w tej misji nie będzie trudno w ogóle. Here's what I have on the Cabal. 800 pounds and highly militarized. They blow up planets and moons just for getting in their way. Just so you know what we're dealing with. Okej, okay, czyli bardzo niedobre stworzenia. Ciężko zmilitaryzowane, a do tego tak same w sobie ciężkie. Kabale, jak oni mogą wyglądać? Kurczę, na zwiastunach i innych materiałach widziałem jeszcze takie jakby ciężkie, kurczę, żółwie. Mocno uzbrojone z tarczami nawet niektórzy. Może to już będzie to? Ha. Dobra, zaraz się przekonamy pewnie. Bo coś mi się wydaje, że ta cisza i sielanka nie będzie trwała zbyt długo. Moment, gdzie? Tutaj? Tu? A no faktycznie, tu jest przejście. They're inside. My advice? We avoid engagement until we understand them better. To znaczy, wiesz, understand them better? No wydaje mi się, że mogą poznać mój ołów od razu. Moje strzały, moją broń, mój rynsztunek. Dobra, na szczęście łatwo otworzył. Naprawdę łatwo. Okej, okay, ale... Scanning for something linked to their orbital grids. Czy słuchamy Ghosta i naprawdę unikamy jakichkolwiek spotkań z kosmitami do momentu, aż ich lepiej nie poznamy? Ich zwyczaj? Nie wiem, kurde, nie wiem po co nawet. Oczywiście doceniam sam fakt, że Ghost chce coś więcej poznać na temat tych kosmitów, zanim do nich zaczniemy strzelać. Oczywiście to jest bardzo mądre, ale... Cholera jasna, czy niebezpiecznie by było kogoś zabić, zanim on zacznie do ciebie strzelać? Gdzie Dead One? A, tutaj, ten komputer, tak? Okej, okay. I będę już miał swojego Sparrowa jakby co? Możliwego do przyzwania. I będziemy mogli sobie pośmigać po powierzchni Marsa. Tylko najpierw Ghost musi załatwić sprawę.
I don't need an access key. Dawson. No powiem tak, większość z was DOSa już nie pamięta, ale ja swoje początki z komputerami właśnie zaczynałem na DOSie. O cholera, to były czasy. Jeszcze byłem taki młodziutki. Takie ambicje, perspektywy, wydawało mi się, że mogłem być kimkolwiek. No ale niestety, rzeczywistość szybko do mnie dotarła. I zreflektowałem się, co... Okej, przywitał się. No nie, dobra, ale strzela. Co za Webster. Ej, nie, sorry, myślałem, że to są te skrzyneczki, to on. A dobra, to może granatem od razu. Moment, gdzie mają słabe punkty? Główka, klasycznie. Łee, to już ich lubię. Inaczej, no głowa jest klasycznym miejscem, w które staram się strzelać. Więc tutaj będzie tym łatwiej dla mnie. Ej, ale faktycznie, to są chyba ci, o których dokładnie mówiłem. Takie niby żółwie, ciężko opancerzeni jegomoście. A w sumie nawet nie jego moście, w końcu tylko smici. I tarcze, to jest jeden z tarczą, proszę bardzo. No ej, trafiłem idealnie. A obiecuję naprawdę, że nie sprawdzałem tego nigdzie wcześniej. No ale kurczę, nieraz przy edycji materiałów z Destiny oglądam intro, kurczę, które zrobiłem sam i tam są właśnie takie monstra. Ej, to jest główka? Cholera, nie. No, a! Dobrze się zasłania, bardzo dobrze. Ale muzyka. Nie, naprawdę, ścieżka dźwiękowa jest na najwyższym poziomie. No, ale ten rzut granatem już nie był, niestety. Ej, dobra, ale co zrobić, jak oni mają tarczę? Ja mogę im po rękach strzelać. A, i wtedy odsłaniałem głowę. Okej, dobra. Dobra, okej, czyli nawet nie ma co marnować snajpy. A może w stopę? Pewnie, że też można. Chodź, chodź, chodź. Fleet Legionary. Legionista? Heh. Wow, 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 ale co za pojazd w ogóle latający? Aha. Na szczęście nie wandale. Ej, moment, moment. Widziałem żółty pasek. Ktoś mocniejszy tam przyleciał. Aha, wow, rakietami? Czy on strzelał rakietami? O kurde. To może być problem. Ej, mamy super. Kurcze, ale no nie ta klasa. To nie jest ta klasa, którą bym ich wszystkich pozamiatał moim superem, więc... Szybciutko, zmiana. Super dalej. Cholera, nie mam go. Od początku wszystko. Nie wierzę. Kid, nie, to zmieniamy z powrotem. Ale lipa. Aha, a tutaj nie mam tamtego supera. Ani granatu, ani nic. No tak, pierdolę. To był bardzo rozsądny ruch z mojej strony. Naprawdę. Tak, tak, tak. Aha. Tutaj moment, ale czy on... latał? Takimi delikatnymi burstami na lewo i prawo, niczym mój glide? Ale ta muzyka, jasny gwint, a jak mi bardzo się podoba, nawet nie wiecie. Zresztą nie, w sumie nawet wiecie pewnie, bo już przy każdym momencie, jak wpada jakaś lepsza nuta, powiedzmy bardziej epicka, wchodzi na wyższe tony, to ja mówię, że jest pięknie. Nawet zamykam paszczę, co mi się rzadko zdarza. Ale masz tu granat, jeden z drugim. No ty parę strzałów, no najpierw po główce. Okej, okay, glimmer, ale czy coś poza glimmerem? Nie. Okej, okay, najlepiej. Na trzy, powiedzmy, podejrzewam, że będą padali, ewentualnie. O kurde. Ej, skoczni są bardzo jak na swoje gabaryty. Ej, gdzie oni uciekają? Co to za ucieczki? Bam! Kurde. Ej, no, strzał ze snajpy po głowie, no musi zabijać, nieważne jakim wielkim jestem zakapiorem. A, teraz się, ej, przegrupowali się, serio? Polecieli tam, gdzie mają większą... osłonę? Ale nie, ale co z tego, jak teraz idą po prostu do przodu? Chyba zbyt wiele... Zbyt wielkie nadzieje pokładają w swojej zbroi. Myślą, że ja im krzywdy nie zrobię. Skoro są tak ciężko opancerzeni. No ale jednak proszę bardzo. Jednak krzywdę im robię. Aha, no dobra, może nie granatami. Cholera, coś... Ło, ile ja... Tak szybko i tak dużo granatów mogę rzucać? Ej, ten super jest lepszy niż myślałem. No pewnie, granat w gratisie na sam koniec jeszcze. Ej, ej, ej! Dobra, dobra. Jest o wiele lepszy ten super niż sądziłem, bo myślałem, że... No właśnie, nie wiem co tak sobie tak właściwie myślałem. O nim, że co, że większy damage zadaje albo coś. Ej, skrzyneczka. Ej, tak jeszcze schowany nie widziałem. Trax Malus 3. Czy dobre to to w ogóle, choć troszkę... Cholera nie. Dismantle. Ej, ale właśnie, właśnie, właśnie. Obiecałem wam też jeszcze jedną rzecz.
Przetestowanie pistoletu. No dobra. Naboi dużo. Celowniczek taki typowo pistoletowy. Żadna luneta, nic z tych rzeczy. Choć pewnie wydaje mi się, że można by było zamontować na nim. Chociażby delikatne powiększenie, albo red dota chociażby. Ale okej, no niby power ma ogromny. O cholera, tak ma! O, tak ma! Mhm. Dobra, moc ma nieziemską. No ale... 5 pocisków tylko w magazynku. Kurczę, ej, na PvP... Nie wiem, czy bym to wziął, bo jednak wolę mieć więcej naboi w magazynku, bo nie zawsze mi się zdarza trafić, ale... Kurczę, trafić raz a porządnie? No, to nie jest zła opcja. Ej, właśnie, ja mogę tutaj, tak powiedzmy, po wierzchołku, na krawędzi się przemieścić? Pewnie, że mogę. No nie, jednak nie. Jednak nie do końca. No i zsunąłem się po czerwonym piachu. Ale właśnie, piach już teraz jest bardziej czerwony. Troszeczkę przypomina to film ze Schwarzeneggerem. Pamięć absolutna. Gdzieś mniej więcej w takiej scenerii rozbiła mu się szybka i oczy z orbit wychodziły. Ale to się okazało później tylko snem. A jeszcze później okazało się prawdą. Tak jakby. Ale nie, dobra, nie chcę wam spoilerować filmu, ale na Polsacie czy na innych kanałach leciał już po stokroć. A do tego jeszcze teraz w ogóle remake wyszedł z Colinem Farrellem, no to już, kurde. Maybe they know something about me. Żaden spoiler. There's a few outposts nearby. Let's check them out. Aha, Cabales toczą wojnę z Vexami. Okej, okay, dobra, dobra. Nie, ale już mi się teraz bardziej podoba, bo więcej raz się nagle pojawia. No ale właśnie. Jeżeli spojrzeć teraz na... Jeżeli mógłbym teraz spojrzeć na mapę galaktyki, to opcje już się kończą powoli. Coraz mniej możliwości, żeby jakieś planety znaleźć. Więc Wenus, Mars, Księżyc, Ziemia i tam Reef, czyli tam powiedzmy pas asteroidów. No to nie jest dużo, naprawdę. Jak na grę MMO? W ogóle. No ale kit. Ej, to nie jest jaskinia? Ale mnie w konia zrobili. To skąd te chmary pyłu się ulatniały? No przecież, no teraz dokładnie widać. No przecież to wygląda, jakby tam był przestrzał jakiś i można było sobie przejść. Ale najwidoczniej nie. Okej, okay, ale tutaj? No jak? Ej, ej, ej. No nie wierzę. Tu jest niewidzialna ściana? Przecież tam jest korytarz. Oj nie, Bungie, oj nie. Nie, 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 nie. Co prawda w Halo dużo było niewidzialnych ścian, to prawda. No ale bez przesady, nie aż tyle. Co, czyli co, to ja tam górkę też nie będę mógł wejść, tak? Nie no, cicho, mogę. Nie, nie mogę, turn back, no. Czy wy to widzicie? No kurde. Ale co nie zmienia faktu, że mam 4 sekundy jakby co na wymierzenie celnego strzału. Nie, jednak nie. Ach, te ślady. No, przyjemny bardzo szczegół. Ale okej, chodźcie kawałek. Bam, 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 bam. Okej, ej, bo co się stanie jak... Aha, no to już mamy odpowiedź, co się stanie, jak za długo tam będę. Nasz Guardian zginie i później zjedzie niczym na saneczkach. Z górki. No okej, okay. Ragdoll zadziałał. A niestety, jedna śmierć już na moim koncie. Ej, gobliny? Ej, kurczę, do kabali postrzelałem, a tych zostawiłem. A kit, jeden strzał, można, ewentualnie dwa. No dobra, to troszeczkę więcej. Ale moment, co to jest za snajpa? Przecież poprzednio mi się wydawało, że ona mogła pomieścić 5. Tryon C. No faktycznie 4 ma. Cholera, nie miałem lepszej? Czy ja przypadkiem nie sprzedałem lepszej na rzecz tej słabej? No nie no, aż taka słaba to ona nie jest, okej. Okay. Nie ujmujmy jej ani muszu. O kurde. To jest one shot, one kill. No nie no, dobra, sorry, tu już był two shots. No to nie, nie. Jednak zasada się nie sprawdziła. Ale okej, okay, celowanie... Oj, kto to był? Ło, wow, on nie wyglądał jak kosmita. Nie, w sumie spójrzmy na nogi. No, trochę dziwne. Dłonie. No wyraźnie zarysowany palec. Chyba faketa nam chciał pokazać na sam koniec. Drugą zatopił w piasku, tej nie zobaczymy. Hmm. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, nie, dobra. Jest spoko... Co to jest? Co to jest? Relic Shard? Wygląda bardziej jakiś, kurczę, ciężki minerał, a nie relikwia. Ale okej, okay, dobra, widzę faktycznie, Ghost nie kłamał. Rzeczywiście, Vexi toczą wojnę z kabalami, a ja bardziej wolę chyba kabali, bo są
powiedzmy, bardziej żywi niż te maszyny kroczące. Dobra, hobgoblin, raz. Nie no, goblinka to może nie. A może w główkę tylko. A, teraz do mnie nawet strzelasz. Okej, okay, zobaczymy, czy trafię. Pewnie, że trafię. A do tego? Pam, też. O, i ten strzał został nagrodzony. Ale okej, okay, teraz nieważne co i tak będą do mnie lutować, tak? No pewnie. Więc tak, rzućmy to, włączmy to. Jeszcze jeden granat zaraz. Ale może najpierw parę strzałów jeszcze. Ej, nie, zostawię sobie ten pistolet. Nie będę go zdysmantlował. Bo nie jest naprawdę zły. Okej, okay, jeszcze jeden, tu dla ciebie. O kurde! Blisko byłeś. Jak generated one orb tylko. Ja, no dobry jest pistolet, tu kurczę przydałby się jako broń, powiedzmy taka boczna. Czy w momencie, kiedy skończy mi się magazynek w moim scout rifle, żebym mógł sobie to wyciągnąć tak szybko. To powiedzmy w przeciągu ćwierć sekundy. Oczywiście czas musiałby być krótszy od tego, o kurde, oszyt. Czas musiał być krótszy od tego, jaki zajmuje przeładowanie broni. Okej. Okay. Okej. Okay. Stop. Gdzie jest ten większy zakapior? Tam jest. Dobra, ale oczywiście nie trafiłem. Bo jak żeby inaczej. Ale teraz już na pewno trafię. A kurczę, cała tarcza już znowu. Nie chowaj się, tylko daj głowę. Pewnie. Ej, moment. Ej, czy... Ej, chyba będę miał okazję zobaczyć, co on tam chowa pod tą... ciężką zbroją. Ej, nie, naprawdę, wypłacić cały magazynek w klatkę jakiegoś gościa jest martwy. Tam tarczownicy, niestety. Ej, nie, no podoba mi się. A ile to zabiera? Wiem, że bardzo kiepskie miejsce teraz na takie sprawy właśnie, jak sprawdzanie ekwipunku, ale... jak widzicie, udało się. O, masz granat. Aha, zabija przy bezpośrednim trafieniu. Przynajmniej tych kosmitów. Gości, nie chcesz czegoś tutaj zrobić? Fajne guziczki. Troszeczkę wirtualne. Może? Nie? Nie? Na pewno? Kurde. Nie, to nie. Lecimy dalej. Dokładnie lecimy. Co prawda jest to glide, czyli niby szybowanie, ale jednak jak widzicie, lecimy do góry. No, o kurde. Ale na tarczy nic to nie robi. A właśnie. Okej, rączka. Rączka. O kurde. Niedobrze. Ej, bo mnie trafisz, a mi się jeszcze nie zregenerowało moje życie. A pościągało coś? Pewnie, że tak. Ja cię obejdę i walnę piąchą dwa razy. A nie. Niestety nie. Ale tego już mogę. Nie, cholera jasna, naprawdę zachowam sobie ten pistolet. Zachowam go. Naprawdę przyjemnie mi się z niego strzela. Ma powera po prostu, nie bym z ciężkiego magnumu sypał, niczym brudny Harry. O, dajcie mi jeszcze jakiegoś, z chęcią postrzelam. Co to jest tam? A nie, najpierw tutaj widziałem kogoś. Na dole, tam, o, bam. Chyba w głowę dostał. No, ciężki ostrzał z daleka, z pewnego dosyć dużego dystansu. Oj, rakiety? Co to jest? No ale ej. Nie, jestem w ciężkim szoku i jednocześnie jestem troszeczkę zły na siebie, że dopiero teraz zacząłem strzelać pistoletami. One naprawdę są dobre. Dobra, jeszcze jeden granat. No ale właśnie, w trakcie swojego supera nie jestem nieśmiertelny przecież. Nie, tak go wyrzuciłem po prostu, bo wiem, że w trakcie trwania supera jeszcze ten... szybciej mi się regenerują, o wiele szybciej. Więc fajnie by było to wykorzystać. Okej, okay, ale tego już spiąchujemy. Nie obraźcie się. Wow, albo nie. No. Ej, właśnie, miałem sprawdzić jego twarz. No inaczej, to na pewno jest coś żywego. Niestety zabawa w bezczeszczenie zwłok nie wchodzi w grę. Ale właśnie, moment, czy... Czyżby rozwalając ich głowę... niszczy im skafander, oni nie oddychają takim powietrzem i to właśnie dzięki skafandrowi oni jakoś mogą się tutaj poruszać i żyć. Tak po prostu. Ej, a ty czemu nie miałeś głowy? Kto cię pozbawił głowy? Ten koleś na 20 którymś poziomie, który tam śmigał? Tak? Serio? Kurde. Ha. Nie, dobra, ale moment, bo ja zgubiłem cel misji zupełnie. Find the gate. Aha. Moment, i poza tym...
Tam ktoś latał. Jeszcze chwilę temu. Wow, 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 wow. Let go. Ja, no ta broń jest naprawdę niezła. I teraz serio w dalszym ciągu nie wiem, czy bym ją do Crucible wziął ze sobą. Raczej nie. Ej, dobra kochani, ale serio zróbmy sobie tutaj krótki checkpoint. Zapatrzę na długość nagrania, no już jest troszeczkę. Więc do usłyszenia za sekundkę dosłownie. No dobra, już jesteśmy z powrotem. To przynajmniej ja jestem, wy cały czas tutaj byliście na miejscu, mam nadzieję, że nie poszliście sobie nagle. Nie, serio, bo to była sekundka dla was, a dla mnie półtorej minuty może. Bo 20-minutowy materiał, tyle się właśnie eksportuje za pomocą, przy pomocy mojego kabla HDMI. Jest troszeczkę szybciej, po prostu. Ale wymieć! Nie, nie, uwielbiam. Już uwielbiam ten rewolwer. Tylko pytanie, czy naprawdę jest lepszy od tamtego, co już miałem? To jest kwestia gustu, moim zdaniem, ale... Na pewno nie zdysmantluję tej broni. No na pewno nie. Ojoj, tam. I tu, i tu, i tu. Ej, no jeden celny headshot i gościu nie żyje, nie? I to nawet taki zakapior jeszcze na hardzie. Wow. Wow, wow, wow. Aaaa! Piękne to było! Ale okej, okay, find the gate, find the gate. Tam. Tylko pytanie, czy tu przejdę? Ej, o dziwo tak. A spodziewałem się niewidzialnej ściany. Jak daleko? W sumie nie wiadomo, ale okej. Okay. Walnijmy z parówkiem. Ło! Niezły wyskok, ale czemu mi zabrał jakąkolwiek porcję zdrowia? I can dig into the systems and see what I can find about the gate. No dobra, co wiesz o tej bramie, do której właśnie się udaje? O, no ej, ale już dawno żadnej jaskini nie widziałem. O, o, sorki? Ale poprawmy ich. No wszyscy leżą już, nie wiesz. Head raz, head dwa. No dobra, ci są akurat tarczownikami. Pewnie od Roya, znając życie, pewnie od Roya. Ej, moment, moment, moment. Koledzy z tarczami mogą poczekać, skoro wy tutaj najpierw mi zagrażacie bezpośrednio. Oj, ale strzały bez celowania naprawdę nie mają aż takiej celności, jak myślałem, że będą miały. A, do tego ciosy tarczą jeszcze preferują na krótkim dystansie. A właśnie, przetestujmy coś, żebym później się nie zdziwił głupio. No nie, dobra. Tarcza nie chroni przed rakietą. Przydatna wiedza. No, wreszcie dobrze trafiony granat. No, ale, no właśnie. No, ale upierdliwi są ci tarczownicy, oj na pewno. To można o nich powiedzieć. Może nie są super mega twardzi, ale te ich tarcze. Co to jest? A, wybuchająca beczuszka. A zbliżycie się troszeczkę, chłopaki? Macie taki plan może? Bo z chęcią ją wykorzystam. No chodźcie, chodźcie. Kurde! Ilu ich tu jest? No tu, no musicie podejść troszeczkę bliżej, no. Jeszcze parę kroków, parę kroczków dosłownie. No kolejni! Ja, no postanowili z tamtej strony kamienia, no co za dekle. Dobra, macie granat. Dobra. Kolejny martwy. Tam ci zaraz będą, spokojnie, ale nawet to wysadzę, bo zaraz mi tutaj kuku zrobi. Respawning restricted. A, o cholera, to ja naprawdę muszę mieć się na baczności teraz, żeby przypadkiem nie zginąć. Ale czemu już od samego początku respawn restricted? Why? Dlaczego, ej? A, Deeply Ghost, szybko. To było głupie. A właśnie, chwilę temu mówiłem, że nie mogę tu zginąć, jak debil. Dobra, super. Choć nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. No nawet pod nogami, jak masz to, nic ci to nie robi. Lotnik. Kurde. No.
No kurczę, pojemność magazynka mogłaby być większa, ale to jest tylko rewolwer, a nie po prostu pistolet z dolnym magazynkiem, powiedzmy takim w rączce, zresztą w rękojeści umieszczanym. Tylko to by był normalny bębenek. No tam jest ograniczona liczba miejsca po prostu. Ej, no chyba już znalazłem. Czy nie? A ja mam go szukać tu na dole? Czy może on dopiero przyleci? A, dobra, sorry, podejrzewam, że dopiero faktycznie przyleci tutaj. A może tamten? Imperial Phalanx. O, shit! Ale to statek chyba do mnie tak strzela. Aha, faktycznie. I rakietami, nie żadną, kurczę, fioletową energią. Ej. Spokojnie. Już tutaj, nie wierzę. Może jeszcze to? Immune! No, bez przesady. A włączmy. Jest tak, ilu i gdzie? Tutaj jeden chociażby. Drugi. Tam trzeci leci granacik. Dobra, ładny head. Drugi head. Trzeci, nie wierzę! Ej, dobrze, dobrze się z tego strzela. Nie, serio, nie mogę zginąć. Naprawdę. Nie tyle, żebym chciał zginąć, a nie mogę. Po prostu, kurczę, no nie chcę od początku zaczynać tej misji. Więc zaraz chyba zmienimy na moją domyślną klasę, gdzie mam troszeczkę więcej argumentów do w walce z nimi. Dobra, zaraz, moment. Kurczę, to był zwykły leszczyk i nie zginął, mimo tego, że miał ćwierć życia. Oj, ale szybki jest. I nie boi się. To jest najlepsze. Ej, a właśnie, może metodą na nich jest po prostu... Ej, kurde. Może po prostu metodą na tarczowników jest skrócenie maksymalnie dystansu. I wtedy on próbuje wymierzyć atak tarczą, jednocześnie odsłaniając swoje ciało. Okej, dobra, zaraz to przetestujemy. O kurde, moment, ale najpierw... Parę granatów, mi się wydaje, jeszcze superacza wykorzystać. No tak, ten ładnie przerzucony piechol, ładnie przerzucony. No ten już troszeczkę lepiej. Ten też, ale jeszcze chyba jeden się wczyta. Zanim się skończy super, tak jest, dobra. No ale ten jeszcze nie przeładował go. Dobra. Ale ten granat się o wiele szybciej ładuje niż tamte. Przynajmniej tak mi się wydaje, albo teraz po prostu moja postać jest tak... Tak wysoko ma w dyscyplinie, czy tam w intelekcie, czy nieważne, ale w tej statystyce, która przyspiesza regenerację granatów, że naprawdę tak szybko po prostu się regenerują. Ej. O, tak by mogło być, Aj, to jest szefo, Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Ej, bo jeszcze jeden taki granatnik będzie po mnie, ale to może w ten sposób. A, oczywiście tarcza mu się zdążyła zregenerować przez tą sekundkę. Pięknie. No. Dobra. Access key. Granted. There's another Cabal outpost right near the gate. Let's hope this key works. Ej, tu jak się uciekał. Ale chyba jednego minąłem. Wow. Dwie. Trzy. Trzy kolby. Ale właśnie, moment. Ej, no wyglądają jak elici. Nawet dłonie mają podobne. Szpiczaste paluchy. Eksplodujące główki, no co prawda Glimmer z elitów nie wypadał. Bane of the Emperor. Cholera jasna, nie wiem za co to dostałem, ale cieszę się, że wpadło to trofeum. Kolejne do kolekcji. Outlander MK38. Na pewno mam lepszego shotguna. Na pewno. No tak, lepszy, ale... Nie aż tak znowu tak bardzo. Dobra, dismantle. Dobra, super zładowany. Pyk. Ej, wróbelkiem. A w ogóle jestem ciekaw, jakie będzie ulepszenie wróbla po przejściu tej misji. Ale też swoją drogą patrzę już na długość nagrania i to będzie jeden z dłuższych odcinków z Destiny. Czyżby to była aż tak długa misja, czy po prostu Mars jest tak wielką planetą? Albo ja się tak ociągam. Ej, cholera. Ekipa jakaś. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, z chęcią jej udzielę. Że oczywiście będę w stanie. Ej, no stop. Chcę... That's the gate. We won't get in until we wake the gate lord's eye. Ej, moment. To wygląda dokładnie jak ta brama.
którą posługiwali się w Wexi. No właśnie, tam zresztą stoją. Ale naprawdę nie chciałbym ich tutaj przywołać, bo po jaką cholerę. Zwłaszcza wiedząc, że oni tam z kabalami niezbyt dobrze żyją. Dobra, ten rzucony po prostu w ciemno, bo wiem, że mi się zregeneruje zaraz. No czemu i teraz nie trafił, nie wiem. A i też czemu tak wolno przeładowuje. No przydałoby się skrócenie czasu reloadów w rewolwerze. No, tak wymierzone heady naprawdę mnie rajcują. Autentycznie. Ja w ogóle czemu miał tarczę z przodu? No to spokojnie, ale wleci w to, jak musi go zniszczyć. Nieważne czy tarcza czy nie. Dobry teleport Minotaurze, dobry. Ale to cię nie uchroni przed śmiercią, niestety. Znaczy niestety dla ciebie, a bardzo, bardzo stety dla mnie. No okej, dobra, już w sumie jestem we wnętrzu tej bramy. Gdzie włożyć kluczyk? Chyba, że autentycznie tam, tam gdzie są wszyscy. Sprawdźmy jak tam sytuacja. Jest okej. Strzelają. Ej, wow, wow, co było? Nie, bo zaraz przylecą. Nie, serio, lecimy w dobrze znane nam miejsce, czyli... Coś dobrze znane, to jest akurat kłamstwo. Bo to miejsce wcale nie jest dobrze znane, ale... Za to... Miejsce, do którego wiem, że należy się udać, czyli po prostu tam, gdzie wskazuje waypoint. Moment, jak? Cholera, nie mogę rozstrzygać ksywy, widzę tylko PL na końcu. Szymek? Siema, Szymon. Szymon z Polski, tam się sobie gdzieś biega. Siema. Ej, do niego też strzelają. To nie powinno być, ale w ogóle moment. No właśnie, mam iść tam, gdzie on był przed chwilą. No kurde, nie mogę tu wskoczyć, no naprawdę? No, już myślałem. A, pomachałem do niego, uznajmy, że... obowiązek spełniony. No ale kurczę, jeszcze go osłonię. Bo nie może być tak, że Polak zginie tutaj sobie, bo stoi. Ale serio, teraz nagle przystanął i się nie rusza? Wyszedł. A, pewnie na orbitę. No, albo skończył grę. Wow, ej, tamten był trafiony na pewno, ale może po prostu zasięg tej broni nie jest aż tak duży. Let's see what they know about the gate. Dobra, zaraz się dowiemy, co wiedzą. Przynajmniej taką mam nadzieję, że gości się wypowie w tej kwestii. Impressive. The Cabal managed to penetrate the Vex cognition mesh. Coś jeszcze mądrego, goście? Jak, to wszystko? Nie, jeszcze, dobra, cię coś tutaj jeszcze robi. A, mission end! There's a lot here. Dlatego on zniknął. I'm not sure they even understand what the gate is. But if we're going to wake the gate lord's eye, cholera, napisy zniknęły. Looks like we're going to have to go through the cabal. A macie jeszcze granat na sam koniec. Ej, jaskinia! Szybko! Tu może być skrzyneczka! 4, 3. Dwa, faktycznie nic nie udało mi się znaleźć, no. No ale co kochani, nie ma encrypted engramów żadnych. Pozostaje tylko jeszcze dokonać delikatnych ulepszeń sprzętu. Oczywiście, bo tutaj coś się pojawiło. O, po pierwsze jeszcze, o. Tutaj coś nowego. W Sunsingerze. Scorch, a powerful melee attack that ignites enemies. Dobrze, niech będzie, niech będzie. I teraz dodajmy jeszcze... Szybkość ataku wręcz. Idealnie. Dobra. I koniec serio, w tym miejscu. Kończę ten odcinek, więc trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!